Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie i szczerze chciałem was przeprosić za kilkudniowy brak komunikacji internetowo-medialnej z naszej strony i o nieopublikowanie filmów, które obiecałem, że opublikuję. Natomiast stała się sprawa taka, że poniosło nas łańska fantazja na jednym z naszych zamkniętych fanpage'y i zbyt dużo razy użyłem wraz z moim przyjacielem Sławkiem w naszej prywatnej konwersacji było nie było pod jednym ze zdjęć słowo pedał, co absolutnie jest niespotykane przy takiej tematyce jak rowery. Jakiś poprawnie polityczny obywatel doniósł na mnie, na moje skandaliczne zachowanie do obsługi Facebooka i zostałem ukarany dotkliwą karą, jaką było, czy też jest, brak możliwości komunikowania się z wami. Chciałem was za to serdecznie przeprosić, także chciałem mega serdecznie przeprosić wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni nadużywaniem przeze mnie słowa pedał. Dlatego też uroczyście przysięgam, że na fanpage United Cyclists ani żadnej podstronie związaną z United Cyclists nigdy więcej nie padnie słowo pedał. Powiedziałem to po raz ostatni. Wychodząc także naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na ultra poprawność polityczną, chciałem powiedzieć, że także nie będziemy używać słowa czarny, ponieważ nie chciałbym, aby nasze konto zostało ponownie zablokowane. W moim działaniu nie było żadnego celu, aby komuś się zrobiło przykro. Wszystkich tych, którzy poczuli się źle, czytając moją dyskusję ze Sławkiem na temat pedałów, rowerów i innych części, bardzo serdecznie przepraszam. Słowo pedał zostanie zastąpione słowem Kanadyjczyk. Będzie to zdecydowanie wygodniej, przynajmniej na jakiś czas, bo może się okazać niedługo, że także to słowo będzie dla niektórych ludzi niewygodne. Słowo czarny zastępujemy słowem różowy. Więc jeżeli padnie hasło różowy Kanadyjczyk, będziecie dobrze wiedzieć, o co mi chodziło. Jeszcze raz serdecznie przepraszam, obiecałem, że nakręcę ten film i przeproszę wszystkich urażonych moją wypowiedzią. Zaznaczam na zamkniętej grupie na Facebooku, nie był to żaden otwarty profil, a ja nie miałem zamiaru nikogo urazić. Po prostu pomyślałem, że jeżeli przyjeżdża do nas w weekend 25 osób na rowerach, to chyba mogę powiedzieć, że będzie dużo pedałów. Albo nie mogę. Przepraszam jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie i zapraszam do kibicowania. Postaram się nadrobić zaległości filmowe, jak najszybciej będzie to możliwe i nie obrażajcie się na mnie. Czasami każdy może coś, kurde, palnąć. Może być?